Witam serdecznie panią Marię Deskur. Jest nam bardzo miło, że zechciała pani dać się zaprosić na takie żywe spotkanie tuż po premierze poradnika upowszechniania czytania. Ja o tym poradniku na początku naszego spotkania już wspomniałam. Mówiłam, że go można pobrać w PDF-ie, że można zwrócić się do Polskiej Izby Książek. Jak Izby Książek i pozwoliłam sobie zacytować fragmencik o demokracji. Tam jest bardzo dużo takich pięknych zdań do wykorzystania, ale oczywiście w tej chwili oddamy pani głos. Będziemy prosić o to, aby pani opowiedziała, dlaczego powstał poradnik. Po prostu, dlaczego? W jaki sposób możemy zaczarować tych nieczytających? Czy mamy w ogóle szansę to zrobić? Mam nadzieję, że wszystkie odpowiedzi będą optymistyczne również dla bibliotekarzy, bo nie wiem, w jakim zakresie, czy pani się styka na co dzień z obszarem bibliotek, czy są to raczej wydawnictwa i od innej strony? No tak, no ja na co dzień oczywiście nie pracuję w bibliotece, więc jestem tutaj troszeczkę outsiderem. Bardziej, znaczy no całe życie pracuję w wydawnictwie. No niemniej ze środowiskiem bibliotekarzy się stykam z uwagi na pracę. No jakoś tam w miarę regularnie zawsze jestem pod wrażeniem takich sytuacji, jak nie wiem, zdarzało mi się jako wydawca być zaproszonym na jakąś taką konferencję bibliotekarską i wydawało mi się, że opowiem o nowościach, po czym się okazało, że wszyscy wszystko doskonale znają, wszystkie nowości naszego wydawnictwa, więc to jest imponujące, do jakiego stopnia państwo, jako ja to tak w każdym razie odbieram, jako grupa zawodowa, jesteście sprofesjonalizowani i trudno was zaskoczyć. Miło słyszeć. Ja po tych słowach wycofam się zarówno z dźwiękiem, jak i z obrazem i pani rozpocznie od prezentacji, prawda? Magda tak. Już ją udostępni. A później porozmawiamy przez cały czas. Oczywiście na czacie możecie zadawać pytania. Dziękuję bardzo. To ja w takim razie spróbuję tutaj zacząć. Jeszcze tylko dopowiem, że jestem tak a propos poprzedniej prezentacji, zupełnie niesamowite wrażenie robią te filmiki imponujące. Ja jestem, siedzę w pokoju mojej nastoletniej córeczki na tle szalonego bałaganu, którego częścią są książki. I trochę sobie tak pomyślałam, że może można taki bałagan pokazać, nie żebym pochwalała bardzo, że to jest taki bałagan, ale no, że te książki jako część życia gdzieś mi się wydało, że może są a propos tego, co mamy do powiedzenia. I właśnie, powstał poradnik upowszechniania czytania. To jest publikacja, która ma 32 strony. Tak jak już to mówiliśmy, można napisać do Polskiej Izby Książki i uzyskać egzemplarz drukowany w ten sposób. Oni wysyłają. Publikacja powstała dzięki współpracy z Krakowem, Wrocławiem, Fundacją Olgi Tokarczuk i właśnie Polską Izbą Książki. Jest objęta patronem honorowym Biblioteki Narodowej, więc bardzo jest nam miło, że taka szeroka współpraca się udała. I tutaj próbuję przejść do następnego slajdu. I tak jak już właśnie to zostało zapowiedziane, ja bym chciała w takich, powiedzmy, czterech punktach tutaj ustawić moją wypowiedź. Kilka słów o tym, jakby skąd pomysł na ten poradnik i po co on powstał. I potem trochę o tym, o czym on mówi, czyli o tak zwanych złotych regułach upowszechniania czytania, o jakichś fajnych przykładach. I odrobinę o inspiracjach, właściwie co z tym fantem zrobić. Więc skąd powstał poradnik i właściwie po co? Ja od jakiegoś czasu się zajmuję tematem i z najróżniejszymi mądrymi osobami staram się rozmawiać i czerpać inspiracje też od nich i czytać. Na temat upowszechniania czytania na świecie staram się. I z tych różnych właśnie rozmów i lektur gdzieś jakby urodziły się
weźmy te takie hasła, które zresztą w tym poradniku są zawarte, o konieczności pewnej narracji, której w Polsce wydaje mi się, że trochę jest mało, o konieczności działania merytorycznego, o konieczności współpracy, o konieczności działania z taką wizją długofalową, no i to wszystko jakby służy temu, żebyśmy osiągnęli skalę i na koniec służy, czy też jakby ma służyć osiągnięciu pewnej zmiany. I ten poradnik, właściwie sama jego publikacja i to, żeśmy jakoś spróbowali go stworzyć, no jest też jakby wyrazicielem tego wszystkiego, czyli gdzieś zrobiliśmy to we współpracy właśnie z tymi różnymi instytucjami, rozmawiając, gdzieś debatując, co tutaj powinno się, co powinno zostać zawarte. Bardzo ten poradnik jest, że tak powiem, merytorycznie uzasadniony w takim sensie, że wszystko, co tam jest napisane, jest oparte o badania. Wydaje mi się to być bardzo istotne, żebyśmy nie mówili o tym, co nam się wydaje w kontekście tego, jak upowszechniać czytanie, ale jednak szukali badań, doświadczeń innych krajów i działali no, po prostu merytorycznie. Oczywiście ten poradnik jest zaproponowaniem jakiejś narracji. Jest tam pewna opowieść zawarta o tym, dlaczego to czytanie jest takie ważne i ten fragment o demokracji no, jest jakimś takim na pewno podsumowaniem. I oczywiście poradnik też ma ze sobą gdzieś takie myślenie długofalowe. Myślę, że upowszechnienie czytania w Polsce, spowodowanie, żebyśmy z tych 42%, na których dzisiaj jesteśmy, Polaków czytających jedną książkę rocznie, przeskoczyli na poziom około 70%, to jest naprawdę daleka droga i do tego jest potrzebna ta współpraca i to wszystko, o czym powiedziałam, i skala, i celem nadrzędnym jest właśnie ta zmiana. Więc to jakby o przyczynach i że tak powiem, wizji, która się kryje za powstaniem tej publikacji. Co do złotych reguł, tak sobie pozwoliłam nazwać, właściwie na pierwszy rzut oka bardzo proste zasady, którymi kierują się olbrzymie organizacje zajmujące się tematem na świecie. To nie są zasady, które oni, czy ktoś, czy jakaś organizacja międzynarodowa wzięła i spisała. To są bardziej takie kierunki myślenia, czy powiedzmy fundamenty może bardziej, które ja czytając, rozmawiając z różnymi ludźmi zajmującymi się upowszechnieniem czytania w Anglii i w Stanach głównie, no gdzieś zobaczyłam, że oni jakby tym się kierują, że o tym dużo mówią, że to są z pewnego typu jakby no azymuty ich, które podkreślają bardzo mocno. I teraz też jakby to samo należy powiedzieć, te zasady, złote reguły, one służą zmianie. To nie są jakby pomysły, które no ktoś sobie coś tam wymyślił, bo mu jest tak wygodniej, tylko to zawsze jakby jest ujęte w takim kontekście, że robimy tak, ponieważ wtedy osiągamy większe efekty. Zatrzymamy się na tym pierwszym właściwie, pierwszej regule i teraz ona dotyczy grupy docelowej, prawda? I jakby w upowszechnianiu czytania, tak jak powiedzmy w takim kontekście, w jakim ja o tym myślę, no to niestety jakby bardzo ważne jest dotarcie do nieczytających. I to jest trudne, ponieważ czytanie jest środowiskowe i my wszyscy znamy głównie czytających. A ta zmiana, o której mówimy, no polega na tym, żeby zaprosić do kultury książki ludzi, którzy jakby do tego nie zostali jeszcze zaproszeni, czyli nieczytający. I teraz w związku z tym istotne jest, żeby gdzieś myśleć o tym, że te działania, które podejmujemy, fajnie byłoby, żeby
jakoś zapraszały nieczytających do nich się, że tak powiem, zgłaszać. No i powiedzmy w epicentrum tych działań oczywiście są rodziny nieczytające z małymi dziećmi, bo to tam to czytanie jakby się nie powieli, prawda? Rodziny czytające z małymi dziećmi przekażą czytanie, a rodziny nieczytające nie przekażą. Statystycznie oczywiście, ja mówię, nie wiadomo, tak? To chodzi o jakby duży obrazek. I to jest jakby pierwszy punkt, który jak tak się nazwie, to po prostu się powie, no fajnie byłoby, żeby więcej ludzi czytało, no to to brzmi bardzo prosto, a jak się zacznie konkretnie myśleć o tym właściwie, jak dotrzeć do tych nieczytających, jakich argumentów użyć i co zrobić, żeby taka rodzina, która ma małe dziecko, a sama jakby nie ma takiego pomysłu, żeby czytać, zaczęła czytać, to już nie przestaje być takie super proste, niestety. 30% polskich domów nie ma w tej chwili żadnej książki do czytania w domu, więc to naprawdę nie jest tak, że każdy nasz współobywatel czyta. I teraz osobisty kontakt. To jest też jakby arcyważna rzecz, o której mówią działacze, powiedzmy właśnie tacy doświadczeni, ja mam na myśli właśnie Brytyjczyków, Amerykanów, którzy zajmują się tematem tam powiedzmy około 30 lat, bo to są tego typu doświadczenia. I oni mówią, i jedni i drudzy właściwie to samo, czyli że skokowo im wzrosły efektywności ich działań, bo to też są jakby, no myślę, że trochę społeczeństwa, trochę też ze względu na to, że jakby organizacje, z którymi ja rozmawiałam, oczywiście przeszły przez pewien test bojowy i przetrwały 30 lat, więc siłą rzeczy człowiek rozmawia wtedy z takimi, którzy jakoś tam najbardziej byli efektywni. No oni też siebie ewaluują cały czas. Cały czas robią badania, oceniają efektywność swoich działań. I w związku z tym jakby podkreślają, że skokowo im wzrosły efektywność, tak, rozumiana jako nie dostarczenie książki do kogoś, tylko zmiana, tak? Efektywność rozumiana jako to, że jakaś rodzina zaczęła czytać. W momencie, kiedy przestawili się, na przykład Bóg teraz tak mówi, z wysyłania książek, anonimowej wysyłki, która trafia do rodziny, na bezpośredni kontakt, na narzucenie sobie samym obowiązku wysłania z tą książką do rodziny, wolontariusza czy kogoś, pracownika gminy, kogoś, kto jakby w kontakcie bezpośrednim porozmawia z rodziną i gdzieś ją namówi do tego, żeby spróbować czytać rodziców jakiegoś małego dziecka, bo to Bóg teraz to jest program, który wysyła książki najpierw noworodkom, potem troszeczkę starszym dzieciom. Więc to jest jakoś super ważne w kontekście efektywności działań. Dostęp do książek, czyli kwestia posiadania w ogóle książek, no niestety jest też bardzo istotna, mówię niestety, bo fajnie byłoby, żeby jakby nie było takiego elementu, że te książki jakby, nie wiem, trzeba kupić albo jakoś zorganizować, ale jest jednak tak, że jest udowodniona korelacja między jednak posiadaniem książek w domu, a czytelnictwem i poziomem edukacji, no tak jest. Po prostu nie ma tego czytelnictwa, jak nie ma książek, nie ma jak temu zaradzić i rozumiem, że w takiej sytuacji po prostu w jaki sposób biblioteka nie wystarcza, no niestety, tak, musi to być połączone. I w związku z tym bardzo cenne są to wszelkie akcje, które w jakiś sposób rozdają książki. Takich organizacji na świecie jest bardzo dużo, które zajmują się właściwie wyłącznie pozyskiwaniem książek i rozdawaniem ich w środowiskach, gdzie ich nie ma. To jest istotne i tak jak powiedziałam, 30% populacji Polski, czy właśnie rodzin polskich, nie ma książek do czytania w domu. To są wyniki badań Biblioteki Narodowej. Używanie autorytetów jest chyba dosyć, prawda, takim oczywistą rzeczą do zrobienia, czy też oczywistym, no, wiadomo, tak, na tej zasadzie działa reklama.
I to jest też jakby jakaś tam reguła, która jest używana powszechnie. Jedno, co jakoś tam też warto dodać, te autorytety mogą być różne, czyli my jesteśmy zaszczyceni, że Olga Tokarczuk, właściwie Fundacja Olgi Tokarczuk uczestniczy jako współwydawca w projekcie, o którym mówię, znaczy w Supermocy Książek. Natomiast oprócz takich autorytetów jakby na poziomie półbogów, powiedziałabym, są też autorytety, które są bliższe. Bibliotekarz jest autorytetem, nauczyciel, lokalna, nie wiem, lokalny biznesmen, czy no jakaś inna osobistość, prawda, burmistrz albo inny pracownik gminy. Najróżniejsze są osoby w lokalnej społeczności, które gdzieś, czy z przyczyny zajmowanych stanowisk, czy z przyczyny po prostu osobistej charyzmy, w jakiś sposób są autorytetem i warto namawiać także ich, nie tylko próbować dobić się do jakichś właśnie półbogów. Ja w Supermocy Książek wspominam o Robercie Lewandowskim, no bo jest to, prawda, dla młodych chłopców na pewno jakiś tam Bóg, ale tutaj powiedzmy tacy ludzie, których mamy w zasięgu ręki, uważam, że genialnie byłoby, gdyby, nie wiem, czytali publicznie, dawali się sfotografować z książką, zamieszczali posty, uczestniczyli w filmach z TikToka, na TikToku, no różne rzeczy można wymyślić. Następna reguła dotyczy przyjemności, no i to jest też myślę, że w sumie dosyć oczywiste jako hasło, potem w realizacji pewnie różnie, na różnym poziomie trudności, w zależności od wybredności klienta, ale na pewno fundamentalnie jest super istotne, żeby ta książka się kojarzyła z czymś fajnym. Ona też się kojarzy z przyjemnością, jeżeli wcześniej zaczynamy, jeżeli rodzice zaczynają czytać wcześniej, no to w automatyczny sposób takie malutkie dziecko, po prostu sam fakt, że ten rodzic z nim spędza czas i jest to taki dedykowany, niepospieszny, jak mówi właśnie jeden z autorytetów w tej dziedzinie, czas, gdzie on podkreśla, Barry Zuckerman z organizacji amerykańskiej pediatrycznej, podkreśla, że w odróżnieniu do bardzo różnych rzeczy, które możemy zrobić z dzieckiem, nie da się czytać książki spiesząc się strasznie, tak? Znaczy to jest, i on bardzo dużo o tym mówi jako o takiej rzeczy, która jest ważna, że to dziecko musi poczuć, że rodzic chce mieć troszkę dla niego czasu i że ten czas wydedykował i nie zostawił go tam samego z czymkolwiek, zabawką czy przed ekranem jakimś. Więc ta przyjemność w późniejszym oczywiście wieku wiąże się z tym, że starsze dziecko czyta coś, co mu sprawia frajdę, prawda, że jakby albo tematycznie, albo gatunkowo, no, albo uwielbia tam tego cwaniaczka, bo chce się pośmiać, albo tam go bawią te magiczne różne książki, no i tak dalej, ale w młodszym wieku ta przyjemność właściwie na początku wynika z samego faktu, że rodzic w ogóle czas jakby poświęci, bo malutkie dziecko oczywiście jakby tak jeszcze bardziej emocjonalnie niż intelektualnie do tego podchodzi. I ten nawyk. Też to jest coś, co bardzo, bardzo powraca, powiedzmy w rozmowach i takich tam dyrektywach różnych tych organizacji, skąd ja powiedzmy czerpię inspirację. To, że się nie da jakby upowszechnić czytania poprzez taki jednorazowy kontakt i jednorazowe takie zadanie, weź zacznij czytać, tak? że musi z tym być powiązany jakiś pomysł na rodzaj powielonego kontaktu i to jest wpisane właśnie we wszystkie te organizacje, że dziecko dostaje jedną książkę, potem dostaje drugą książkę, prawda? I tam ten kontakt jest powielany i gdzieś ta jakby rodzina
o którą dba dany program, ma szansę tak krok po kroku trochę wejść w to czytanie. I, no i też oczywiście, no wiemy, tak, nie chodzi o to, żeby ktoś wziął i przeczytał w ciągu jednego dnia od deski do desku jedną książkę i potem nie czytał w ogóle, no tylko chodzi o pewną regularność, więc to jako takie, powiedzmy, też azymut myślenia, no też jest bardzo ważne. I to są te reguły. Przechodzę do tak zwanych mistrzów, czyli postaram się w kilku słowach opowiedzieć o takich organizacjach, które gdzieś na mnie robią wrażenie i zazdroszczę ich osiągnięć. Book Trust to jest już taka, już wspominana tutaj organizacja brytyjska, istniejąca od 25 lat, która rozdaje około 5-6 milionów książek rocznie w Wielkiej Brytanii. Rozdaje książki, każde dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii dostaje od nich chyba dwie książki w ciągu pierwszego roku życia. Potem kolejny taki pakiecik dostaje dziecko około trzeciego roku życia i kolejny chyba około piątego. Oni pracują w oparciu o gminy, a właściwie pewnie hrabstwa tam funkcjonują i mają w każdym hrabstwie koordynatora, który odpowiada za współpracę, no, z jednej strony z nimi, a z drugiej strony za dostarczenie tych książek do rodzin w danym hrabstwie, i ma taki koordynator, pracuje z wolontariuszami, oni są częściowo pracownikami gmin, którzy się zgłosili do tego, żeby pomóc, a częściowo są po prostu ludźmi z zewnątrz. Wszyscy ci ludzie są szkoleni i też taką jakby właśnie niesamowitą rzeczą, o której oni mówią, no to jest to, że oni są tak szkoleni, że mają wejść do domu, do którego niosą taką książkę i mają się zorientować, czy to jest dom, który czyta, czy to nie jest dom, który czyta, i jeżeli jest to dom, który czyta, to zostawiają tą książkę i jakby troszkę przestają się taką rodziną interesować. No, oczywiście przesadzam, ale no, tak jak powiedziałam, wiedzą, że to nie jest epicentrum ich pracy, natomiast jeżeli wchodzą do domu i widzą, że to jest, że ten rodzic jakby nie do końca reaguje na pomysł, że ma czytać z dzieckiem i jest tym zaskoczony, no to mają za zadanie troszkę się rozsiąść i gdzieś zacząć tam dłuższą na ten temat rozmowę, tak żeby tą zmianę zainicjować i pomóc. Richard and Reed to są pediatrzy. Amerykański pediatra właśnie Barry Zuckerman w 1989 roku założył tę organizację. Po takim zupełnie, dla mnie to jest jakby niesłychana historia, on jako pediatra taką miał obserwację, że dzieci pod jego opieką, w momencie, kiedy szły do szkoły, zaczynały, część dzieci pod jego opieką zaczynała chorować po pójściu do szkoły. I on jakby, i to było zwykłe, po prostu tam miały zapalenie ucha czy coś, tak, to nie były, po prostu realnie fizycznie chore były. I on gdzieś zaczął się jakby, no zaczął drążyć, tak, co się dzieje, dlaczego te dzieci, które mu się cudownie rozwijały, nagle widzi je regularnie chore. I w takim, mnie jakby zachwyca ta historia w takim sensie, że lekarz, no, który po prostu nie zadowala się tym, że wyleczył jest z kolejnej choroby, tylko gdzieś zobaczył to w ogóle jako coś poważniejszego. I szukając odpowiedzi, zaczął pytać, jakby też zrobiwszy taką analizę samego siebie i swojego doświadczenia, zaczął pytać tych rodziców, czy może, jak wyglądało przygotowanie tych dzieci do pójścia do szkoły i czy oni czytali dzieciom wcześniej. No i okazało się, że jest korelacja między tym,
że faktycznie ci rodzice po prostu nie czytali dzieciom przed pójściem do szkoły, te dzieci przychodzą do szkoły, nagle się znajdują w sytuacji takiej, że są w klasie z dziećmi, którym jednak ktoś czytał i kompetencje tych dzieci, którym nikt nie czytał, no są tak dużo niższe, że stres związany z jakby z odnalezieniem się w tym, że no, chcąc nie chcąc jakoś tam te dzieci konkurują, powodował to, że one po prostu ze stresu zapadały na choroby. I on wtedy wymyślił, że zacznie rekomendować czytanie jako część po prostu pediatrii. Od tego czasu masę badań wokół tego zostało zrobionych, jest masę dowodów na to, jak niesamowicie czytanie i rozmowa, to jest ważne, żeby to podkreślać, z dzieckiem od 6 miesiąca życia zwiększa no, po prostu rozwój mózgu, to jest jedno, a dwa, oczywiście pomaga w rozwoju emocjonalnym i społecznym takiego dziecka. I to jest taka zupełnie niesłychana opowieść, zawsze gdzieś mnie to, przepraszam, wzrusza, że ktoś tak no, z jakby takiej prawdziwej troski to powstało. Partnerzy czytania, czyli ci Reading Partners następni, to jest organizacja też amerykańska, która z kolei dostrzegła jakby efekty, prawda, te, o których przed chwilą mówiliśmy, czyli dostrzegła fakt, że do szkoły przychodzą dzieci z bardzo różnymi poziomami kompetencji i że w związku z tym te, które no, mają niższe kompetencje, bardzo potrzebują pomocy. I to jest organizacja, która pracuje z wolontariuszami, nauczyciele pracują z wolontariuszami, organizują takie regularne spotkania dla dzieci, którym trochę gorzej idzie nauka czytania, żeby im pomóc po prostu w takim spotkaniu jeden na jeden, dogonić, mówiąc w skrócie, powiedzmy resztę klasy. Więc bardzo uważam taki no super program, taki, prawda, wyrównujący szanse i niesamowicie pozytywny. Barbershop Books jest zupełnie odjazdowym pomysłem amerykańskiego czarnoskórego nauczyciela, który był dzieckiem nauczycielki. Tak, myślę, że nauczycielki, że się nie mylę. Którego mama, jak on sam opowiada, zmusiła do tego, żeby czytać. On się najpierw złościł, a potem jak poszedł do szkoły, to znalazł się w Stanach, jest taki system, że można, że jakby na jednym poziomie będąc w klasie, oni wprowadzają, widząc różny poziom rozwoju dzieci w danym przedmiocie, wprowadzają jakby kilka poziomów, tak, czy jakby dzielą tą klasę na grupy i on się znalazł w najwyższym poziomie nauki angielskiego, czy też powiedzmy literatury angielskiej, czy amerykańskiej i się tam znalazł jako jedyny czarnoskóry uczeń. I to on opowiada, że to już było dla niego jakieś doświadczenie, no a potem sam się stał nauczycielem, I gdzieś analizując całą tą sytuację i znając statystyki na temat, on podkreśla to, że bardzo dużo czarnoskórych chłopców jest wychowywanych wyłącznie przez matki, bo są jakby w rodzinach, gdzie jest tylko mama. I dla nich stworzył program, gdzie zachęca fryzjerów czarnoskórych do przyjmowania książek w zakładzie fryzjerskim i ci chłopcy, którzy tam chodzą się strzyc i dla których ten fryzjer jakoś okazuje się być autorytetem i też mężczyzną, nagle widzą taką męską postać, która mówi, że czytanie to też jest męska rzecz, a nie tylko babska rzecz, no to też w Polsce o tym się mówi, że w Polsce też kobiety głównie czytają, więc tutaj jest jakby zarazem taki, to jest przykład takiego bardzo dedykowanego, prawda, jakiejś tam konkretnej grupie
programu. Oni oczywiście, to działa dla wszystkich dzieci, ale on jakby ma zdefiniowane, że to jest, powiedzmy, dla czarnoskórych chłopców we współpracy z fryzjerami. Mnie jakby zawsze zachwyca, jak ktoś tak wychodzi poza takie zwyczajowe, że tak powiem, kanały, którymi myślelibyśmy, że można książki polecać. Tutaj jeszcze jest ciekawy taki aspekt, że on bardzo, bardzo mocno mówi o tym, że te książki muszą być dla chłopców fajne, no właśnie przyjemność, i w związku z tym wsłuchuje się w to, co tak jego uczniowie, czy tam ci mali klienci, powiedziałoby się, o czym mówią i co ich cieszy. I tworzy do tego programu specjalne książki, które jakoś akceptuje przez tych chłopców, znaczy, że one muszą przejść jakiś rodzaj akceptacji przez takie jury młodzieżowe. No i oczywiście, że to gdzieś tam się można zrzymać, prawda, no bo na koniec te książki są o glutach i tam jakichś rzeczach, które dla nas, no wiadomo, niekoniecznie może byśmy strasznie uważali, że to jest takie jakoś tam super edukacyjne. No niemniej on bardzo mocno podkreśla, że to powoduje, że ci chłopcy w ogóle zaczynają siebie definiować, znaczy książkę definiować jako coś fajnego, siebie definiować jako czytelnika, i potem są w ogóle otwarci na to, żeby sięgnąć po coś innego, jak już tam dorastają i już, powiedzmy, te gluty przestają być tak strasznie atrakcyjne. Więc to jest tutaj jakby niesamowity taki przykład doprecyzowania raz grupy docelowej, dwa też jakby metodologii. Światowy Dzień Książki, czyli ten World Book Day, to jest organizacja, oprócz tego, że jest to oczywiście święto, to tak się nazywa też organizacja brytyjska, z innego powodu niesamowita, po pierwsze przez skalę, po drugie przez skalę współpracy, która wokół tego jest. Cała branża Wielkiej Brytanii jakby się dogadała i dorzucają się do tego finansowo właśnie wydawcy, księgarze, dystrybutorzy, autorzy, całość jakby tego przewodu pokarmowego książki. I co roku wybierają 10 tytułów, które są dostępne w całej Wielkiej Brytanii właściwie za darmo, to znaczy rozsyłają do wszystkich szkół Wielkiej Brytanii bony jednofuntowe, i za ten bon można pójść do księgarni i sobie wymienić książkę, wymienić bony na książkę. Czyli oni mówią, że docierają tam do 98% dzieci od początku szkoły do końca liceum, ponieważ pracują z Ministerstwem Kultury i mają dostęp do wszystkich szkół. Te dzieci faktycznie idą do księgarni, ponieważ to jest jakby tak zorganizowane, że nauczyciel też dostaje bon dla siebie bodajże, tego nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że tak jest. I no, krótko mówiąc, nauczyciele prowadzą dzieci klasami do szkół, więc te dzieci faktycznie tam trafiają, przepraszam, nie do szkół, oczywiście do księgarni, i książki albo sobie wymieniają, albo jeżeli ktoś, komuś nie odpowiada żadna z 10 książek wybranych w danym roku, może sobie jakby ten bon wymienić na 1 funta i kupić jakąś inną książkę, tam dopłacając, czy ile trzeba. I to jest niesłychana organizacja z wielu względów, to znaczy oczywiście z tego względu prostego, że po prostu wszyscy razem zrobili jakąś akcję, nie abstrahując od konkurencyjności między sobą, ale ona też ma niesamowite efekty. World Book Day istnieje od 20, w tej chwili chyba 2 albo 3 lat, i zdołali przez to, że jakby faktycznie 2 tygodnie przed i 2 tygodnie po Światowym Dniu Książki mniej więcej to się odbywa, oni zdołali jakby naprowadzić młodzież do księgarni w tym okresie, i ta młodzież przychodzi z nauczycielami, ale potem wraca z rodzicami, bo zobaczyła jakąś inną książkę, którą też by chciała, albo temu towarzyszą w tej chwili na olbrzymią skalę najróżniejsze spotkania autorskie. Tam wokół tego się też obudowała taki obyczaj, że te dzieci się przebierają, że one idą do księgarni przebrane za tam Harry'ego Pottera, nie wiadomo co. Więc
na koniec, oni w tej chwili, oprócz tego, że jest to niesamowita akcja promocji czytania, to jest to dzisiaj także olbrzymia akcja sprzedażowa, bo po prostu w tym czasie masowo ludzie chodzą do księgarni i bardzo dużo książek kupują, więc to też ma taki wymiar, powiedziałabym, ekonomiczny, ale powiedzmy to, co jest gdzieś zachwycające z punktu widzenia upowszechniania czytania, to jest z jednej strony ta współpraca, a z drugiej strony, że jakby to jest kolejna akcja, gdzie w Wielkiej Brytanii każde dziecko brytyjskie ma szansę dostać książkę za darmo. Oni też, będąc świadomym, że jakby kluczowe jest docieranie do tych ludzi, którzy są poza kulturą książki, badają, jaki procent tych książek, które rozdają, jest pierwszą książką w życiu danego dziecka. No i tam 2 lata temu, jak z nimi rozmawiałam, to powiedzieli, że 25% książek, które dali wtedy, w roku, nie wiem, co 19, to były pierwsze książki tego dziecka. 25%. Więc po 20 latach jakby akcji. Więc to też pokazuje, jak niesamowicie są potrzebne te akcje, nie raz, tylko taka długofalowość, takie myślenie długofalowe, jak bardzo to jest potrzebne. No i ostatnią rzecz, którą tutaj chciałam wspomnieć, która mnie też zachwyca, to jest bardzo świeży pomysł, dopiero chyba od 2 lat funkcjonujący, przez z kolei National Literacy Trust brytyjski, zorganizowany taka deklaracja na rzecz czytelnictwa podpisana przez biznesy. I to nie jest na ten moment jakaś akcja typu, że tam oni nie wiadomo co robią, ale w ogóle sam fakt, że zdołali, że jest około 60 kilku firm olbrzymich, brytyjskich, które podpisały deklarację na rzecz czytelnictwa. I to nie są firmy tam książkowe, znaczy są wśród nich też wydawnictwa, ale to są firmy prawnicze, to są firmy audytorskie, najróżniejsze, które w pierwszym roku podpisały taką deklarację na rzecz czytelnictwa, pokazując, co oni robią. No McDonald's na przykład jest też wśród sygnatariuszy, co oni robią, a w drugim roku już podpisali jakby ponownie, deklarując, do czego oni się zobowiązują względem czytelnictwa swoich pracowników. Jakie akcje podejmą u siebie w firmie, żeby upowszechnić czytanie, podnieść poziom czytelnictwa wśród pracowników własnych firm. No jest to zupełnie jeszcze, prawda, co innego. Nagle też wciągnięcie w temat ludzi biznesu. Myślę, że to też jest jakby super ważny aspekt, który w Polsce też fajnie byłoby jakoś nad tym popracować. I to tyle o mistrzach. Próbuję przejść do następnego slajdu. Nie wiem, czy mi się to uda, chyba tak. Przechodzę do inspiracji. Takie sobie tutaj wymyśliłam, jakby to powiedzieć, nie Excel, ale w każdym razie tabelkę. Wydaje mi się, że najfajniejsze jest to, żeby samemu sobie coś wymyślić, prawda, że ktoś nam coś narzuca, ale że biorąc pod uwagę te różne rzeczy, które jakoś tam są istotne, gdzieś się w to wpisać w taki sposób, jaki każdy z nas jest w stanie się w to wpisać. I ta tabelka jest narzędziem do burzy mózgów, jest narzędziem do jakby przegadywania i wymyślenia jakiegoś, co takiego można by zrobić. I ona oczywiście ma w pionie, prawda, reguły złote, czyli grupę docelową, prawda, pomyślenie o przyjemności, kontakt, nawyk, autorytet i dostępność książek, a na górze
gdzieś sobie wypisałam tych pierwszych jakichś interesariuszy, też grupy różne ludzkie, które fajnie byłoby no, zaprosić do współpracy, prawda, które i też ja myślę, no tak powiedziałam, że fajnie byłoby, ale naprawdę myślę, że my bez zaproszenia dużo szerszej grupy ludzi do współpracy na rzecz upowszechnienia czytania, my tego nie zmienimy w Polsce, tak? Znaczy ja uważam, że wspaniale, tak jak powiedziałam, biblioteki wspaniale pracują, ostatnimi czasy bardzo dużo bibliotek zostało odremontowanych, biblioteka, w której byśmy się znajdowali, gdybyśmy nie byli online, jest po prostu jakimś zupełnie niesamowicie cudownym budynkiem. Natomiast, że my jakby potrzebujemy gdzieś wyjść szerzej wszyscy, tak? To znaczy zaprosić lekarzy do współpracy i zaprosić ten biznes i gdzieś zaatakować rodziców i szukać rzeszy wolontariuszy, tak? Więc dlatego wypisałam różne grupy i można do nich oczywiście dodawać jakieś kolejne, wychodząc poza jakby ten krąg, który tak zwyczajowo, prawda, dzisiaj czytelnictwo no, w dużej mierze jest tematem naszym, wydawców, bibliotekarzy, autorów, nauczycieli, ludzi kultury i edukacji, powiedzmy w skrócie, i cała reszta jakby no, nie zajmuje się upowszechnianiem czytania chyba w takim dużym stopniu. Ja jakoś bardzo mocno mam poczucie, że to powinien być przedmiot debaty w biznesie, że przedmiot debaty z lekarzami, tak? To jest to. No i teraz oczywiście, prawda, pobawienie się taką tabelką albo w inny sposób, oczywiście, tak, to jest tylko jakaś tam propozycja, nagle, prawda, otwiera pewne drzwi, tak, dlaczego, w jaki sposób można dotrzeć do nieczytających, no na przykład ci lekarze, pediatrzy, neonatolodzy widzą każde dziecko, tak, czy ono jest czytające, czy ono jest nieczytające, czy jego rodzic jest tam, bo ja wiem, nie wiem, profesorem polonistyki, czy jego rodzic nie jest profesorem polonistyki, to każdy młody rodzic trafi do lekarza. I w tym sensie lekarze mają po prostu niesamowitą szansę, są autorytetami. Także można na przykład, i to uważam, że byłoby cudownie, jakiś wymyślić program współpracy biblioteki z przychodnią, prawda? No i to samo można powiedzieć o opiece społecznej, tutaj jakby jeszcze bardziej, jeszcze to jest mocniejsze, no bo opieka społeczna, ośrodki opieki społecznej w jakiś sposób oczywiście docierają do osób, które najbardziej gdzieś tam są w samym środku tych działań, prawda, no bo z definicji to nie będą środowiska bardzo dużo czytające, tak to ujmę, no pewnie eufemistycznie. I tak dalej, prawda? Potem można się zastanowić nad nauczycielami, prawda, którzy też mają do czynienia z pełnym spektrum uczniów, którzy co więcej mają do czynienia z rodzinami, gdzie bardzo często jest więcej niż tylko jedno dziecko, więc może jakby taka wizja, że ci nauczyciele mogliby też być, powiedziałabym, pośrednikiem w dotarciu do rodzin, które mają więcej dzieci i którym można powiedzieć, no to jedno dziecko też przyszło do szkoły, ale te pozostałe młodsze, co Państwo mają w domu, to im też już trzeba czytać. I tak dalej. To z tego typu, myślę, że jakaś tam fajna burza mózgów, mam nadzieję, może z tego wyniknąć. Ja nie chcę tutaj jakby tego, że tak powiem, dzisiaj wykonywać takiej burzy mózgów, bo to nie taki cel jest tego spotkania, ale wydaje mi się, że na przykład w taki sposób można by o tym pogadać, może zaprosić, prawda, część tych
przedstawicieli tych grup, o których tutaj wspominam, może jakoś inaczej, ale w każdym razie gdzieś bardzo, bardzo gorąco zachęcam do jakiegoś takiego no, na nowo jeszcze popatrzenia, co by tu jeszcze można zrobić i kogo mamy wokół siebie, kogo można by gdzieś zaangażować i zachęcić do tego, żeby nam pomógł i nie chcę powiedzieć użyć, ale kogo można zaprosić do tego, żeby się stał agentem zmiany, którą chcemy razem przeprowadzić. I właściwie to jest prawie tyle. Ja mam jeszcze jeden slajd, który no, to są jakieś takie zupełne, powiedzmy, pierwsze, które przychodzą do głowy, prawda, przykłady tego, co można sobie z takiej burzy mózgów wyłonić, raczej dosyć, nie chcę powiedzieć prymitywne, ale proste pomysły, prawda, oczywiste, czyli szkolenia z tego, jak czytać na głos z aktorem, albo czytanie w wykonaniu autorytetów lokalnych, albo jakieś tam warsztaty z nauczycielami, żeby coś wspólnie wymyślić, jakby ponad to, co już jest robione, czy organizacja książek dla rodzin pod opieką miejskich ośrodków pomocy społecznej, czy to codzienne czytanie, gdzieś jakaś rozmowa z przedstawicielami placówek edukacyjnych, żeby zawsze wszędzie było codzienne czytanie w szkołach. Myślę, że to by mogło masę dobrego zrobić. I tutaj napisałam też wspieranie kontaktem książki dla nowonarodzonych. Istnieje w Polsce od już jakiegoś czasu program Mała Książka, Wielki Człowiek. To jest program, w którym Instytutu Książki, w którym no, prawie wszyscy, 95% polskich nowonarodzonych dzieci dostaje książkę w szpitalu. No i super warto na pewno młodym rodzicom przypominać, że taką książkę dostali i jakby totalnie ich zachęcać do tego, żeby czytali i gadali o tej książce i jakby ją używali i gdzieś się zgłaszali potem do bibliotek po następną, prawda, bo następnym jakby drugim krokiem tego samego programu jest książka, która jest dostępna w bibliotece. I to jest ode mnie tyle. Ja bym po prostu, jakby jako takie, powiedzmy, rodzaj podsumowania gdzieś, myślę, że to temat jest fascynujący, że mamy masę różnych ścieżek, które jeszcze można eksplorować. No i że na pewno jeszcze jest masę takich właśnie środowisk, które można zachęcić do tego, żeby razem gdzieś tą zmianę przeprowadzić. O, i tyle. Dziękuję. Dziękujemy Pani bardzo. Tak się zastanawiam na początek. Mówiła Pani o akcji biznesmenów, przedsiębiorców, którzy dbają o dostępność książki, o to, żeby ta książka w ogóle funkcjonowała w rodzinach swoich pracowników. Zastanawiam się, skąd oni czerpią przekonanie, że warto, tak? Jaką bo przecież żadnej bezpośredniej korzyści nie odczuwają. Muszą już oni być wychowani, że tak powiem, w tym duchu, w tym przekonaniu, że to się przekłada na nasze dobre życie, że to jest wartość. Nie słyszałam o takiej akcji w Polsce. Może się mylę, może ona ma miejsce na przykład w podpoznańskim Volkswagenie, a ja o tym nie wiem. Bogata firma. Nie wiem, czy to nie byłoby ograniczone tylko do dostępności, czyli no, samej biblioteczki, nazwijmy to. Nie mam pojęcia. Druga historia, która przychodzi mi do głowy, to mówimy o tych autorytetach. My niejednokrotnie spotykamy się z nieciekawymi, powiem tak delikatnie, postawami wójtów, burmistrzów, którzy nie postrzegają biblioteki publicznej jako właśnie wartość i konieczną rzecz do rozwoju mieszkańców, do rozwoju jednostek, ilekolwiek osób przychodzi do tej biblioteki i korzysta, tylko jako no, uciążliwy obowiązek. I to jest dopiero wyzwanie, prawda?
Tak, no dlatego narracja, jakieś, prawda, budowanie narracji jest szalenie ważne i dlatego też no, ja się szalenie cieszę i jestem bardzo wdzięczna miastu Kraków i miastu Wrocław, prawda, i oczywiście Fundacji Olgi Tokarczuk i Polskiej Izbie Książki, ale powiedzmy te dwa samorządy w jakiś sposób szczególny tak wyszły, prawda, poza to pudełko, o którym pani mówi, i też to, że ta publikacja się ukazała jakby razem, ją opublikowaliśmy, no, odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczył jednak wiceprezydent Krakowa i wiceprezydent Wrocławia z takim mocnym przekazem, tak, to jest ważne, więc ja myślę, że na pewno jest narracja wokół tego bardzo, bardzo potrzebna. W kontekście biznesu też myślę, że narracja jest potrzebna. W Anglii ci ludzie się angażują, ponieważ tam narracja jest już jakby prowadzona od właśnie 30 lat mniej więcej. To jest jakby jedno, a dwa, zostały przeprowadzone badania przez wielką firmę KPMG, które po prostu oni wyliczyli, audytorzy, nie dlatego, że sami kochają książki, tylko dlatego, że po prostu wyszło im to z wyliczeń, wyliczyli, jakie są koszty społeczne za niskiego czytelnictwa w Anglii, no a jakby, tak dodajmy, że oczywiście to czytelnictwo jest tam wyższe niż u nas. Wyliczyli, jakby, jakie to ma skutki społeczne i jak dużo podatnik brytyjski płaci jakby kosztów związanych z niskim czytelnictwem. I to gdzieś się przebiło i ja mam wrażenie, że po prostu faktycznie poziom świadomości i biznesu, i decydentów jest prawdopodobnie inny, bo widzą, że to jest inwestycja, która się zwróci. Są też takie inne ewaluacje, które pokazują, każdy funt wsadzony w promocję czytelnictwa zwraca się tam bodajże z 30-40% takim zwrotem z inwestycji, więc są po prostu jakby przesłanki gdzieś, którymi myślę oni jakoś tam ich przekonały i dlatego się angażują. Ja rozumiem, ale ktoś zleca te badania, prawda? Ktoś tak. Inspiruje, płaci również, to się samo nie dzieje, to nie idzie od strony wydawców, tak jak pani mówiła o współpracy, nie idzie od strony li tylko wydawców, li tylko bibliotekarzy, czy kogo tam jeszcze, prawda? Żeby wyliczyć, ile funtów tracimy i ja bym chciała właśnie takie badanie i takie wyniki, ile złotówek, bo złotówki docierają rzeczywiście do ludzkiej wyobraźni chyba najbardziej. Jeszcze nam przychodzi do głowy, aby postulować o 50 plus, chociaż 50 plus, bo przecież nie powiem 500, które byłyby wydane stricte na książkę. Tak, no to można. Ja wiem, że też w Stanach z kolei bardzo zrobiło wrażenie, powiedzmy społecznie jakiś taki efekt osiągnęło, to takie sformułowanie, rozwijamy mózgi. I to mi powiedział właśnie ten założyciel Richard, ten Reed, że jak on się zdołał przebić do mediów z taką informacją, to nie chodzi o jakąś tam przyjemność, nie chodzi o to, że nawet, no nie wiem co, stopnie w szkole, ale jak powiedział, od strony medycznej mózgi naszego narodu będą bardziej rozwinięte, to wtedy dostał finansowanie od państwa. Tak? No, czyli jakby jakaś taka argumentacja nagle gdzieś do kogoś trafiła. No i myślę, że ja jestem tutaj takim chorobliwym optymistą i mam nadzieję, że u nas też to się wydarzy, że jakby gdzieś jakoś tam się dobijemy do świadomości decydentów. Ja jestem absolutnie świadoma, że funkcjonuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i całkiem potężne budżety, prawda, są inwestowane w zakupy biblioteczne i super. Natomiast tak myślę o takich decydentach, którzy gdzieś właśnie pochodzą może bardziej ze świata biznesu i którzy zobaczą w tym szansę na
rozwój innowacyjności, gospodarki, a nie będą jakby cały czas, że tak powiem, zostawiać ten temat jako, no tak jak powiedziałam, temat jakiś tam poboczny, którym zajmujemy się my, ale który powiedzmy tak, właśnie świata gospodarki nie dotyczy. No otóż właśnie bardzo mocno dotyczy. Ale myślę, że to się jakoś przebije, taką mam nadzieję. Staramy się. Świetnie, bo jest optymistycznie, więc świetnie. Proszę wpisywać ewentualne uwagi, pytania na czacie. Jeśli ich nie ma, to ja jeszcze poproszę Panią o taką opinię. Czy można przedawkować czytanie? Całkiem z drugiej strony, prawda? No tak, no myślę, że można, myślę, że jak coś tam by sobie czytał 24 godziny, to pewnie się trochę tym zmęczy. Zaniedba jakieś obowiązki, tak? Tak, znaczy no zdarza mi się tam rozmawiać z jakimiś ludźmi, którzy mi mówią, że mieli takie okresy w życiu, że już jakby w ogóle przestali widzieć otaczający nas świat i nie wiem, rodzinę własną, bo się tak wciągnęli w jakieś. No więc tak, ale myślę, że to jest w jakiś sposób krótkofalowe. No, oczywiście książka nie ma takiej siły uzależnienia jak gry, prawda, komputerowe i jak aplikacje, które wszyscy używamy w naszych smartfonach. Te rzeczy w internecie, no aplikacje, i social media, no jednak są tworzone z taką myślą, żebyśmy tam spędzali jak najdłużej, jak najwięcej czasu. No, ja nie mówię żadnych rewelacji, to już jakby jest wiedza powszechna, książki na temat się tego publikuje i jest też bardzo duża narracja właśnie publiczna wokół tego, że jest potrzebna legislacja ograniczająca social media, prawda? Natomiast książki w ogóle tego aspektu nie mają w sobie. Książka jednak pozostaje ćwiczeniem intelektualnym, ćwiczeniem dla naszego mózgu i jest przyjemnością, ale w jakiś sposób oczywiście jest no jakimś tam, prawda, wysiłkiem, więc ona nie powoduje uzależnień, które są negatywne, prawda? No, tak jak powiedziałam, no mogą być jakieś skrajne pojedyncze wypadki, ale to w ogóle jakby nie, w żaden sposób jest nieporównywalne do tego, jak działają realnie uzależniające różne rzeczy. Ja jeszcze bym się tylko odniosła, tam padło taki komentarz o akcji skierowanej do lekarzy. Istnieje akcja, którą zresztą właśnie Fundacja Powszechnego Czytania, którą ja reprezentuję, rozkręciliśmy przed pandemią i to się nazywa Książka na receptę, recepta na sukces. Faktycznie to w roku 2019 zdołaliśmy zaprosić nawet do Polski tego pediatrę i jeżeli kogoś by z Państwa interesowało, to na stronie Fundacji można, wchodząc do książki na receptę, posłuchać nawet wywiadu z Barrym Zuckermanem, który jest tam przetłumaczony i zobaczyć, jaka to jest fajna postać. Natomiast faktycznie, tak jak tutaj zresztą osoba, która napisała ten komentarz, to zauważyła, no w pandemii na początku zeszłego roku ten program troszeczkę, że tak powiem, zszedł na boczne tory, no bo lekarze się zajęli czym innym i na ten moment jeszcze nie zdołaliśmy ich namówić do powrotu do jakby takiego poczucia, że już jesteśmy z powrotem okej i jesteśmy gotowi się zacząć angażować w jakieś rzeczy, które jednak dla nich są jakąś nowością i gdzieś to muszą sobie wypracować, prawda, bo celem programu jest to, żeby no, każdy pediatra w Polsce w swoim gabinecie każdemu młodemu rodzicowi rekomendował regularne czytanie z dzieckiem. To jest taki ambitny plan. Będziemy pamiętać o tym, będąc z dziećmi i wnukami u lekarza, jak również u fryzjera, prawda? O, właśnie. Dziękuję bardzo. Tutaj są komentarze typu: u nas lekarze są zamknięci w ośrodkach zdrowia, nie wpuszczają pacjentów, a co tu mówić o książkach? Tak. No ale myślę, że ten okres zamknięcia też będzie
będzie się kończył. Co nam przyszłość pokaże, to zobaczymy, byle działać wspólnie, byle nie tracić z horyzontu tego, co najważniejsze. Bardzo serdecznie Pani dziękujemy. Bardzo ja dziękuję za zaproszenie. Dodam, że druga część naszego spotkania, czyli ten czas, który Pani Maria Deskur nam poświęciła, jest zamieszczony na naszym WBPowym YouTubie, a na wszystkich uczestników czeka zaświadczenie uczestnictwa w tymże spotkaniu. Dzieje się to z automatu, ponieważ Click Meeting taką możliwość zapewnia, więc dostaniecie wszyscy odpowiednie linki. Bardzo dziękujemy. Również na czacie te podziękowania są przesyłane do Pani. Kłaniamy się. Wszystkiego dobrego dla Pani. Bardzo dziękuję. Dla bibliotekarzy i dla bibliotekarek. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.